No, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować organizatorom, że mają propozycję zorganizowania wystawy w tym miejscu. Została przyjęta. Ta wystawa jest takim wyborem prac, które powstały w sumie ponad 50 lat. Najstarsze prace są z lat 73-74. Ostatnie są realizowane parę miesięcy, czy miesiąc i wcześniej, w ostatnim okresie czasu. Jest to temat wybiórczy, bo chciałem pokazać w swojej twórczości kobietę. Tytuł jest Kobiety. Rzecz polega na tym, że pracę realizowałem na bardzo różne tematy, natomiast w tym momencie jest to wybór prac związany z kobietą. Jest to ogromny, że tak powiem, rozrzut czasowy i sposób prezentowania tych prac. Od bardzo wczesnych, jak mówiłem, z lat 70., czyli powstawały prace takie jak macierzyństwo, wtedy kiedy pojawiło się dziecko w mojej rodzinie, portret żony. Zostawiałem takie ślady tego, co się nie da w życiu powtórzyć. Jeśli dziecko ma 2 lata, 4 lata, pozostaje w formie rzeźby ślad na całe życie, pamiątkę. I tak to traktowałem. Natomiast wiele prac jest, które powstały w wyniku różnych zdarzeń w życiu. Gdzieś pobyt w Grecji, więc ślad, reminiscencje greckie, potem gdzieś pobyty na plaży, potem jakiś materiał, który znalazłem przypadkowo, drewno ciekawe, ono zostało wykorzystane do tej kompozycji. Także prace mają bardzo różne tematy i różny sposób traktowania. Ważne jest również to, że ja obracam się w życiu od dziecka prawie wśród kobiet. W związku z tym ten wybór był taki, zdałem sobie sprawę, że przez te kilkadziesiąt lat w domu rodzinnym miałem 5 sióstr, więc były kobiety, potem 2 córki, które utrwaliłem ich portrety jako dzieci, potem 4 wnuczki, w związku z tym to środowisko, w którym tak wiele lat funkcjonuje, w tym środowisku przeważały kobiety. Także jest to taki hołd również poświęcony w ogóle kobietom. Myślę, że na temat technik nie będę się tu rozwodził, bo tu każdy, kto z rzeźbiarzy, to wie, że to są bardzo różne technologie. Tu jest brąz koloidalny, jest granit, jest porcelana, w związku z tym jest drewno. Także prezentuję tu bardzo różne materiały i w tych materiałach w zasadzie przez całe życie funkcjonuję. Zapraszam do obejrzenia tych wszystkich prac. Będzie mi bardzo miło, jeśli to wzbudzi zainteresowanie. Dziękuję bardzo.